Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej Olimpiadzie Przedszkolaka. Jest to już trzecia w kolei Olimpiada. Bardzo serdecznie witam gości zaproszonych, rodziców i przede wszystkim brać przedszkolną. Życzę wszystkim dzieciom, aby w dniu dzisiejszym w ramach sportowych rozgrywek jak najlepiej bawili się i żeby to był dla nich pierwszy krok do prawdziwych karier sportowych. Życzę wszystkim dzieciom miłej sportowej atmosfery i sportowej rywalizacji. Trzecią Olimpiadę Przedszkolaka 2009 uważam za ostatnią. Jutro będzie to... Przewodzenie szarży albo odwołuj do góry, albo do góry w dół. Obejrzyjcie szlachołka i pobijesz, stronami i pawołkami. Przejście pod bokiem. Na szkolarach to materacy. Na szkolarach, na szkolarach. Dzisiaj na szkolarach, tak jak wiecie. Pobijemy szarżę, przekładamy szarżę. Albo w dół, albo w dół. Jak to jest? Szybko w dół. Thank you.
Aby ten wieczór rozpoczęłam tutaj pracę i przyjechałam do Gołdapki i zaczęliśmy obserwować rynek, jak odbywają się imprezy sportowe i zabrakło nam imprez sportowych dla przedszkolaków. I stąd się wziął, zróbmy coś innego, zróbmy coś dla przedszkola. Dlatego też pomyśleliśmy, że zorganizujemy olimpiadę sportową taką dla przedszkolaków. Drugim takim pomysłem było to, żeby jak ściągnąć małe dzieci do tego kompleksu. Dzieci siedzą w przedszkolu, nie korzystają z targi, nie korzystają z tych obiektów, kiedy ich rodzice nie przyprowadzą. Zajmują się przyprowadzą i wychowawcy. Dlatego też pomyśleliśmy, że organizują olimpiadę sportową u nas na hali i przyjdzie całe przedszkole, żeby wziąć udział w takiej olimpiadzie. Ta impreza wyszła z taką, będzie taką imprezą cykliczną, że chcemy co roku organizować taką olimpiadę dla przedszkola. No i chcielibyśmy, żeby większa frekwencja była rodziców, bo jak widzimy, że na roku jest coraz większa, ale jednak każdy jest zadowalający się, żeby jednak dopingowali też malutko.